Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie. Mam kilka produktów, które są fabrycznie nowe, więc mają pełny zestaw akcesoriów, wcześniej nieotwierane i produkty bardzo ciekawe. Myślę, że na początek idzie jeden z najciekawszych z nich, chociaż pewnie wielu z Was tak naprawdę sobie tego produktu nie kupi z uwagi na jego dosyć dużą cenę. Mowa o zasilaczu, to jest Fractal Design, możecie się przyjrzeć samemu, no dosyć dużemu opakowaniu. Nefton 800, to jest wersja R3 tego Newtona. Power Supply Unit, czyli wiadomo, zasilacz komputerowy, to jest konstrukcja w części modularna, to nie jest pełny modularny zasilacz, tylko semi-modularny. Mamy tutaj na stałe przypięty i przewód 24-pinowy i 8-pinowy. Nie wiem, czy jeden jest, czy dwa. Zobaczymy to później, jak się przyjrzymy samemu zasilaczowi. Słuchajcie, zobaczmy teraz, co mamy na samym opakowaniu produktu od Fractal Design. Kilka najważniejszych cech, no i oczywiście zawartość opakowania, czyli akcesoria, i to będzie dzisiaj na tyle. Newton R3 800W od Fractal Design, przede wszystkim duże pudło, tak? To jest jedna rzecz, która mi się od razu rzuca w oczy. Na samym opakowaniu mamy kilka takich zdjęć poglądowych, powiedzmy, samego zasilacza. Jedno z takim wytłoczonym logo Fractal Design, a drugie, gdzie widać wentylator oraz to, że mam tutaj do czynienia właśnie z okablowaniem semimodularnym. 5 lat gwarancji, moi drodzy. Wiem, że pewnie niewielu z Was to od razu zainteresuje, natomiast to jest naprawdę duży plus, bo i producent jest pewny swojego produktu. Tutaj bardzo mocno wyeksponowany znaczek, czyli certyfikat 80+ Platinum. Słuchajcie, to jest jeden z najtańszych zasilaczy właśnie z certyfikatem 80+ Platinum, czyli tym obecnie najwyższym, gdzie tam mamy sprawność poniżej 90%, powyżej, przepraszam, 90%. No i oczywiście jest to zasilacz gotowy i na SLI, i na Crossfire. I ja Wam powiem szczerze, że jednostki o takiej mocy nie widzę zbytnio innego zastosowania niż właśnie konfiguracje składające się z wielu kart lub ewentualnie karty dwuprocesorowe. Tutaj mamy z jednej, jak i z drugiej strony kilka informacji w różnych językach. O samym zasilaczu troszeczkę więcej jest z tyłu. Mamy m.in. wykres, który informuje nas o efektywności tego zasilacza, czyli certyfikat. Taką tą srebrną, powiedzmy, linią jest zaznaczony wykres, który pokazuje obowiązkowe wartości wydajności tego zasilacza w zasadzie dla certyfikatu 80+ Platinum. Natomiast linią niebieską zaznaczona jest testowana jednostka, a z kolei tą taką żółtą certyfikat 80+ Gold. I tutaj widać, że nasz testowany, czy nas testowany Newton 800 jest ciut powyżej tego, który wymaga certyfikat sprawności 80+ Platinum. Kilka informacji odnośnie na przykład chociażby wyposażenia w poszczególne wtyki. Mamy również taką niewielką tabelkę, gdzie mam rozpisaną dystrybucję napięć. No i przede wszystkim jedna linia 12-woltowa, bardzo mocna, 66 amperów, co daje nam dopuszczalnego obciążenia 792 W. Mamy linię oczywiście plus 3,3 20 amperów i 20 amperów na linii plus 5 V, co daje nam, można by powiedzieć, nawet zaledwie 100 W. Natomiast 800 W to jest moc ciągła, którą możemy z tego zasilacza tutaj bez problemu wykorzystać na wszystkich liniach. Tu mam informacje, jakie mamy podłączenie, że jest to europejskie, czyli nasza standardowa końcówka. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą Wam na pewno pokażę w recenzji tego zasilacza. To jest też w zasadzie zasilacz, który jest chłodzony po części pasywnie, semi-pasywnie, nie wiem, czy można tak to w ogóle nazwać. Chodzi o to, że do pewnego momentu obciążenia zasilacza wentylator w ogóle nie pracuje, on ma tak wysoką sprawność, że praktycznie nie będzie się grzał i nie ma potrzeby, żeby wentylator się kręcił. Dopiero kiedy zasilacz jest już tutaj jakiś czas, czy dobrze obciążany, dopiero startuje nam wentylator, to oczywiście 0 dB przy takim, powiedzmy, biurowym korzystaniu, no i zaledwie niewielkie wartości, jeżeli chodzi o takie większe obciążenia, powiedzmy, na jednej karcie gwarancyjnej, na jednej karcie graficznej. Teraz tak, bam. I to, jak widzicie, jest takie drugie jakby pudełeczko i ten napis tutaj fractaldesign.com, który troszkę widać, troszkę nie, jest właśnie na tym drugim opakowaniu. Coś takiego Wam pokazywałem. Zobaczmy wnętrze. Wnętrze, moi drodzy, tutaj oczywiście Fractal musiał zadbać o szczegóły, inaczej by być nie mogło. Mamy taką informację tutaj, czekaj, ta pianka się razem ładnie wyjmuje. I tutaj macie informację, że Fractal Wam dziękuję za zakup tego produktu. Mamy tutaj również informację, że w torbie z modularnym okablowaniem zostały dodane chociażby opaski zaciskowe. I zobaczcie, jak ciekawie przyklejona instrukcja obsługi.
sobie ją później oderwę. Na razie niech tak sobie zostanie, nawet jest miejsce na tą instrukcję obsługi. Instrukcja jest wielojęzyczna, w tym przypadku nie ma, chyba dokładnie nie ma języka polskiego. Natomiast, o, tak będziecie lepiej widzieli. Natomiast chyba też są te, które są na polskie, sprzedawane z polską wersją języczną, ale tego pewny nie jestem. I akcesoria. Przewód zasilający, standardowy, tutaj nie ma co się dłużej na tym rozwodzić, także to sobie odkładamy na bok. Moi drodzy, może tak, kuleczki, których oczywiście nikt z Was nie je, to odłożymy sobie na razie na bok, czyli zasilacze jeszcze Wam nie pokazuję, ale zobaczcie to. Wszystkie akcesoria, wszystkie przewody zostały dodane dokładnie w takiej torbie. Zobaczcie, Modular Cable Kit Newton 800 W. I zobaczcie, kurczę, normalnie jakby doktorek przyszedł do pacjenta. Rozbijacie wszystko. Teraz tak, tutaj macie z kolei takie na rzep. Już Wam pokazuję, to widzieliście chociażby u mnie na kanale w przypadku zasilacza Be Quieta. Opaski, które można wielokrotnie zamykać i otwierać. Standardowe opaski zaciskowe. I tutaj widzę, że jeszcze są śrubki. Mogę? A dobra, wiecie co, wyciągnę Wam. A zresztą śrubki każdy widział, to nie ma co się na tym zbytnio rozwlekać. Chyba każdy widział. Niech to sobie powędruje z powrotem. I teraz tak, okablowanie. Mało tego, że macie je ładnie poukładane, to zobaczcie, że jeszcze wszystkie przewody są opisane. Jest opisana zarówno długość tych przewodów, jak i to, jakie mamy końcówki. Przykładowo bierzemy sobie 3 razy SATA 950 mm, czyli bardzo długie wiązki, na przykład do obudów typu Big Tower. I zobaczmy, jak taki przewód wygląda. To są końcówki SATA, to co widzicie, 3 razy. Odległość chyba taka standardowa między samymi poszczególnymi złączami SATA, to sobie zmierzymy. I dosyć długi, naprawdę długi kabel od zasilacza, także tutaj do dużych obudów i podpięcie do zasilacza. Zobaczcie, że tutaj nie ma oplotów. To jest takie rozwiązanie, jak nawet można spotkać w tańszych zasilaczach, chociażby Thermaltake Smart. Wszystkie przewody są po prostu czarne i w taką płaską, powiedzmy, wiązkę połączone. I powiem Wam, że moim zdaniem jest to bardzo dobre, o ile nawet nie rewelacyjne rozwiązanie. Raz, że to jest dosyć giętkie. O wiele bardziej giętkie niż te przewody byłyby osobno i jeszcze w oplocie. Tak więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. I kolejna rzecz, jest to bardzo schludne rozwiązanie. I nie wiem, jak wygląda z kosztami. Może to jest nawet tańsze niż oploty. Tym bardziej, że Thermaltake stosuje w swoich też również tanich zasilaczach. Przewody, jakie tutaj mamy? Tutaj macie podpięcie EPS 12-woltowe. Więc pewnie będzie tylko w zasilaczu 24-pinówka, to sobie możemy odłożyć. 2 razy PCI Express do karty graficznej oczywiście. Zobaczcie, to są 6 plus 2 pin. Aż dziwne, czy tak mało? Aż niemożliwe. Pewnie będą jakieś przy zasilaczu, zaraz zobaczymy. Białe końcówki, nie wiem czy zauważyliście moi drodzy, do zasilacza. Tak więc też to wygląda dosyć ciekawie, ale Fractal Design w zasadzie znany z tego, że jego produkty do tuzinkowych nie należą. Tak? Ok, to chowamy i lecimy sobie z zasilaczem. Lecimy sobie z zasilaczem z powrotem całość tutaj. Ok, tu już żadnych więcej akcesoriów nie ma. Więc bierzemy się za zasilacz, który bym powiedział, że tradycyjnie niemalże jest w woreczku. Można sobie to tutaj odwiązać. Na szczęście nie było dużo tego plątania. No tu jest na pewno więcej niż tylko 24-pinówka. Tutaj już mamy przewody w tradycyjnych oplotach. To na pewno też widzicie. Dajcie mi się tylko wymęczyć z tym workiem. Ok. I tak, moi drodzy, wygląda zasilacz w całej swojej okazałości, czyli od góry wytłoczone logo Fractal Design, taka śnieżka śniegu. Bardzo schludny bok Fractal Design, Newton 800 W. Po stronie przeciwnej mamy tabliczkę, w zasadzie tak Wam to powinienem pokazać. Informacje o dystrybucji napięć, o tym, że mamy tutaj certyfikat 80 plus platinum. Tutaj z kolei, albo wiecie co, nie, najpierw tutaj Wam pokazuję front. Bardzo charakterystyczny i skromny bym powiedział, tylko i wyłącznie zwykły przełącznik podpięcie, no i siateczka, z której przez którą troszeczkę wnętrzności widać. Natomiast strona przeciwna, zobaczcie, tutaj mam podłączenia. O, tak są napisy, już Wam pokazuję, do napędów przede wszystkim tych wszystkich peryferyjnych, końcówki czarne, białe końcówki, zarówno podpięcie do karty graficznej, jak i to 8 pin chyba tutaj powinno być, dokładnie, a to X12V. Natomiast zobaczmy,
przewody 24-finowy. I co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest ich kilka. Tak, zobaczcie. Tutaj przede wszystkim chwyciłem od razu w rękę kolejne PCI Express. 6 plus 2 pin, dwa razy. Tu już mamy zwykły oplot. O, powiem Wam, że zobaczcie, jeździ, czyli jest tak średnio przymocowany. Jeżeli chodzi o jakość oplotu, jest całkiem niezła, natomiast on nie jest najbardziej, że tak powiem, sztywny. Tu jest kolejne podpięcie, 6 plus 2 pin, dwa razy, czyli kolejne karty graficzne na dzień dobry. Tak jak Wam mówiłem, no, przy takiej mocy to jest zasilacz wręcz stworzony do Crossfire czy do SLI. Tutaj mamy podpięcie dosyć długie, widzę 8-pinowe, rozłączane, czyli dwa razy po 4 pin oczywiście do podłączenia płyty głównej. Tu już ten przewód na szczęście nie jeździ, tak więc to pewnie był jakiś przypadek przy pracy. I tak jak Wam mówiłem, że taka wiązka z osobnymi przewodami na oplocie już jest bardziej sztywna niż tamte były same przewody w takie płaskie wiązki ułożone. No i oczywiście podpięcie 24-pinowe, tutaj też to spasowanie jest takie sobie, oplot. Dobry, ale też bez rewelacji. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak więc trochę tych przewodów jest już przy samym zasilaczu na dzień dobry. I moi drodzy, to jest na tyle w tym filmie. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce w następnych.